Cześć wszystkim! Dzisiejszy odcinek będzie... No, przede wszystkim będzie, co już należy uznać za jakiś sukces. Pojawią się zwierzęta, pojawią się kwestie humanitarne i pojawi się prąd. Dzisiejsze telezakupy dokonałem, aby rozwiązać jeden ze swoich problemów, czyli szczekający pies. Ale potem przyszła refleksja. Hello? Przecież pies po to jest, żeby szczekał. Po co ktoś miałby zakładać psu obrożę antyszczekową? Czy założyłby się swojemu kotu, żeby nie miauczał? Czy założyłby się swojemu dziecku, żeby nie płakało? A może pójdziesz o krok dalej i założysz ją samemu sobie? To jest całkiem niegłupi pomysł. Każdy, kto mnie zna, wie, że jestem wielkim przyjacielem psów. Nawet specjalnie na dzisiejszą okazję założyłem koszulkę, z której dochód poszedł na fundację ratującą wilki. Każdy, kto mnie zna, wie, że prędzej skrzywdziłbym siebie niż psa. I właśnie dzisiaj mam zamiar to zrobić. Być może słowa krzywda użyłem nieco na wyrost, bo nie jestem pewien, czy to niewielkie gabarytowo urządzenie zasilane bardzo niewielkimi gabarytowo bateryjkami jest w stanie dokonać jakiejkolwiek krzywdy. Obroża kosztowała zaledwie 25 zł i jest reklamowana jako bardzo skuteczne narzędzie treningowe dla psa. Psa, który sprawia nieco kłopotu swoim głośnym szczekaniem. Urządzonko wyposażone jest w 4 przyciski on, off i przyciski do zmieniania trybów i zwiększania lub zmniejszania czułości. Zrobiłem maksymalny obwód, ale i tak nie jestem pewien, czy to wystarczy. Ała! Co to było? Dobra, spróbuję ją najpierw założyć, a potem szczekać. Ruff! Ruff, ruff! Hau! Hau, 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 hau! Hau! Jednak chyba źle robię, nie czytając instrukcji. Ta obroża wcale nie ma razić prądem. Ona ma emitować ultradźwięki za każdym razem, jak pies zaszczeka. Mamy tutaj dwa tryby. Tryb słyszalny i tryb słyszalny tylko dla psa. Teraz jest włączony ten drugi. Hau! Hau! Nie wiem jak wy, ale ja go słyszałem. To jest niby ultradźwięk. Hau! Drogi producencie, temu dźwiękowi ruff, daleko do ultradźwięku. Nie wiem, czego ja się spodziewałem. Czy naprawdę spodziewałem się, że obroża za 25 zł miałaby razić prądem? Czy ta piszczałka miałaby powstrzymać jakiegokolwiek psa przed szczekaniem? Sprawdźmy to. Pudel, wstawaj. Robota czeka. Bycie psim instagramerem nie może być twoją jedyną pracą. Pudelku! Pudelku! Ono tutaj. Współpracuj troszkę. Dobra. Piesek... I teraz tak, zawsze jak wypuszczam pudla, to on zaczyna szczekać. Chociaż nie wygląda na to w tym momencie. Patrz, już się włączyła, jeszcze nie zaczął szczekać. Drugi key finder. Hello. Dobra, pudelku, na dwór. Ojej, ty utykasz. Niestety po drodze okazało się, że pudelek jest troszkę kontuzjowany. Poza tym nie chcę tego robić na pudelku, a Kitka jest zdecydowanie bardziej wytrzymała. Obroża piszczy. Ja to słyszę, tego prawdopodobnie nie będzie słychać na mikrofonie. Nie, obroża cały czas piszczy. Aha, ja już wiem. Słuchajcie, ja już wiem, czemu obroża cały czas piszczy. Bo ten pies za płotem szczeka. Dobra, okazało się, że Junk szczeka, ale głównie jak jest na swoim terytorium. Ale zauważyłem, że pudel, jak jest zamknięty tutaj za szklanymi drzwiami, to nie widzi, co się dzieje w domu i wtedy się denerwuje, zaczyna szczekać. Więc zrobimy coś na zasadzie ukrytej kamery. Zostawię go tutaj. Zostawię też mikrofon, żeby było słychać jego szczeki, a ja będę go prowokował. Dobra, jeżeli to nie było szczekanie,
to ta obroża działa. Dobra, słuchajcie. Mam pierwsze wnioski. Pierwszy wniosek jest taki, że pies z założoną obrożą antyszczekową darł ryja równo i dokładnie. Miałem wrażenie, że coraz głośniej. Bo po pierwsze to nie są ultradźwięki, powiedzmy sobie szczerze, to jest zwykłe pikanie. Pikanie, które w dodatku przypomina mi coś. Pamiętacie? I mam tutaj bardzo odważną teorię, że ten produkt i ten produkt to są praktycznie takie same produkty, działające na dokładnie tej samej zasadzie, czyli odpowiadające dźwiękiem na dźwięk. One ustawione są na inne częstotliwości, na inne fale dźwiękowe, ale działają na dokładnie tej samej zasadzie, odpowiadając dźwiękiem na dźwięk. I o ile Keyfinder jeszcze jest w miarę praktyczny, chociaż zauważyłem, że na co dzień niespecjalnie, bo piszczy bez powodu, nawet kiedy się nie gwizdzę. I tak jak no, to mogłoby być praktyczne, tak to nie wiem po co istnieje i nie wiem na jakiego psa mogłoby działać. To są moje wnioski. Pudel potwierdza. Ho! Ultradźwięki. Nie sądzę.